Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Mój cykl po weekendzie, czyli co wydarzyło się w weekend, moi drodzy. Zaczynam od tej smutnej wiadomości dla fanów Zlatana Ibrahimowicza. Niestety, pamiętacie, w tym spotkaniu, gdy Juventus Turyn grał z Milanem, wtedy taki piękny wyblok robił popularny Zlatan, co przeszkodził szczęsnemu w obronie. W tamtym spotkaniu, tydzień temu, popularny Ibra doznał niestety kontuzji kolana. Ja miałem nadzieję, że Szwed wyleczy się, ale niestety w weekend dowiedzieliśmy się, że Zlatan Ibrahimowicz nie będzie mógł pojechać na Euro 2021. Szwedzi są rywalem polskiej reprezentacji. Tak, powoli liczyłem właśnie na ten pojedynek legendy szwedzkiego futbolu, Zlatan Ibrahimowicz kontra Robert Lewandowski. Niestety, jako kibic i wielki fan byłego napastnika Ajaxu Amsterdam, będę musiał się niestety obejść smakiem. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia Zlatanowi. Mam nadzieję, że wyleczy tą kontuzję i w przyszłym sezonie w barwach Milanu będzie zachwycał mnie swoją grą i będę mógł zobaczyć piękne bramki, takiego gola. Pamiętacie tą bramkę, którą zdobył wtedy w tym pamiętnym spotkaniu z Anglią, kiedy tak z połowy boiska wyskoczył i strzelił gola, lub tak jak kiedyś na Euro piętką, tak jak ciosem karate. Zresztą Zlatan trenował karate. To taka największa taka wiadomość, która mnie zasmuciła, jeżeli chodzi o ten światowy futbol. Kolejne takie wydarzenie, to które zasługuje na uwagę, to na pewno jest wyrównany rekord. Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Müllera. W spotkaniu z Freiburgiem strzelił gola z rzutu karnego. Mam nadzieję, że za tydzień pobije ten rekord w spotkaniu z Augsburgiem. Teraz przechodzę do kolejnego takiego wydarzenia, które było, jeżeli chodzi dla nas, bardzo ważne. To cieszy mnie gol Mateusza Klicha. Były zawodnik Krakowi w spotkaniu z Burnley otworzył wynik. Leeds United wygrali to spotkanie 4-1, a były zawodnik Wolfsburga strzelił ładnego gola. W ten sposób się stał najskuteczniejszym Polakiem w Premier League. W tym sezonie zdobył 4 bramki, do tego jeszcze zanotował 5 asyst i, moi drodzy, cieszy mnie to, bo to była pierwsza bramka Klicha od 5 miesięcy. W ostatnim czasie nie grał, był rezerwowym, ale potrzebował odpoczynku. Pamiętacie, jaki był taki czas, kiedy on rozgrywał przecież przez kilka lat kilkadziesiąt spotkań w barwach Leeds United. No, to też jest człowiek, Klich nie jest maszyną, więc taki gorszy moment no, musiał mu się przydarzyć. Cieszy to, że z tego dołka wychodzi. Ta rosnąca jego forma cieszy mnie, bo Euro się zbliża. Kolejne wydarzenie, no to 3 gole Arkadiusza Milika. Były zawodnik Bayernu Leverkusen, moi drodzy, strzelił 3 gole. Marsylia wygrała 3-2 z Angers. Milik jednego gola strzelił z rzutu karnego. W ogóle w tym sezonie dla klubu z Marsylii strzelił 8 goli. A weźcie pod uwagę, że on gra tam dopiero od stycznia. Milik po Robercie Lewandowskim będzie naszym drugim podstawowym zawodnikiem i, biorąc pod uwagę tą kontuzję Krzysztofa Piątka, który nie zagra na Euro, cieszy mnie forma Arkadiusza Milika. Mam nadzieję, że Milik będzie grał na Euro tak fenomenalnie jak na Euro 2016 i wtedy w eliminacjach, kiedy to Milik strzelał gole, lewy mu asystował. Mistrzostwa świata miał nieudane, ale może ta karta się odwróci. Kolejne takie wydarzenie, przejdę teraz na polskie boiska. Legia Warszawa zdobywa po raz drugi z rzędu mistrzowski tytuł. To już od pewnego momentu wiedzieliśmy. Artur Jędrzejczyk po raz szósty zdobywa mistrzowski tytuł. Legia Warszawa wygrała ten ostatni mecz na Łazienkowskiej 1-0 z Podbeskidziem po golu
Lopeza, który w ten sposób strzelił piątą bramkę w tym sezonie. Portugalczyk przyzwyczaił nas do tego, że zwykle strzela mało goli, jest to pożyteczny napastnik, ale jeśli już strzela gole, to te gole są bardzo ważne, decydujące, tak jak na przykład w spotkaniu z Lechem Poznań, wtedy co Legia Warszawa wygrała w Warszawie z Kolejorzem, czy tak jak potrafił z Piastem Gliwice dać Legii zwycięstwo. No i tutaj teraz właśnie w tym spotkaniu pieczętuje jakby te mistrzostwo, strzela bramkę po pięknym zagraniu Juranowicza. I w ten sposób Bielsko-Białe, klub Podbeskidzie spada z ekstraklasy. W tym sezonie tylko jedna drużyna spadała. Do ostatniej kolejki ważyło się, która drużyna spadnie. Stal Mielec właśnie z Podbeskidziem. Te dwa zespoły rywalizowały. Stal zremisowała 1-1 z Śląskiem Wrocław. No i tu, moi kochani, niespodzianka, bo to Śląsk Wrocław będzie grał w europejskich pucharach. Czwarta drużyna z ekstraklasy tego sezonu. Fenomenalna praca Jacka Magiery, który zastąpił czeskiego trenera. Wydawało się, że klub z Wrocławia nie zagrał w europejskich pucharach, bo przed tą kolejką no to było dużo kandydatów. Wydawało się, że Piast Gliwice zagra, ale Gliwiczanie nie zagrają w europejskich pucharach, ponieważ spadają z czwartego miejsca na szóste. Podopieczni Waldemara Fornalika przegrali spotkanie z Wisłą Kraków 3-2 i tak nieoczekiwanie Śląsk Wrocław wskakuje na to trzecie miejsce. Cieszy mnie to, ponieważ klub z Wrocławia prowadzi Jacek Magiera, były trener Legii Warszawa, a także młodzieżowej reprezentacji Polski. Jest to trener, który ma warsztat i, moi drodzy, jeżeli on już, biorąc pod uwagę to, że tak krótko pracował, potrafił ten zespół poskładać i nieoczekiwanie osiągnąć taki sukces i sprawić, że Śląsk Wrocław po 6 latach wraca do Europy i będzie mógł nas reprezentować w Conference League, to, moi drodzy, to w przyszłym sezonie możecie się tego spodziewać, że klub, w którym gra Mączyński, może być groźny, może grać w czołówce, może znów powtórzyć ten wynik, bo Jacek Magiera ma warsztat i przyzwyczaił nas do tego, że kluby, które prowadzi, zawsze w nich osiąga sukces. No mam nadzieję, że Śląsk Wrocław uda mu się awansować do tych rozgrywek grupowych Conference League i ładnie się zaprezentuje w Europie, ale żeby to osiągnąć, no to Śląsk Wrocław musi dokonać wzmocnień. Kolejne takie wydarzenie, które przykuło moją uwagę. Dalej jesteśmy na boiskach polskiej ekstraklasy. Łukasz Trałka, wyobraźcie sobie, 37-letni były zawodnik Lecha Poznań, rozegrał 400 spotkanie w ekstraklasie. Zawodnik Warty Poznań ma 37 lat. No i był jednym z najbardziej doświadczonych zawodnik klubu z Poznania, był jednym z głównych architektów, bo Warta Poznań była rewelacją tego sezonu ekstraklasy. Beniaminek w ogóle miał szansę, żeby zagrać w europejskich pucharach. W końcu Warta Poznań zajęła piąte miejsce, a wszyscy eksperci uważali, że klub Łukasza Trałki może spaść z ligi. A tutaj, moi drodzy, taka niespodzianka i cieszy mnie to, że Łukasz Trałka, ten zawodnik jeszcze przed startem tego sezonu, on się zastanawiał, czy nie zakończyć kariery, czy dalej iść w stronę dziennikarstwa. Pamiętacie, jak prowadził taki program o polskiej lidze w kanale sportowym razem z Michałem Żebłakowem i Jakubem Wawrzyniakiem. Fajnie sobie radził w roli prowadzącego, ale cieszy mnie, że jednak nie zawiesił butów na kołku i dalej jest tym piłkarzem, bo po tym jak właśnie Warta awansowała do ekstraklasy, on dalej kontynuował tą swoją karierę i był ważnym ogniwem. Zresztą w tym ostatnim meczu, który Warta wygrała 1-0, on asystował przy golu Bakału, moi drodzy. To tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną. A teraz przejdę, moi drodzy, do
wydarzenia, jeżeli do kolejnej dyscypliny. Teraz będę Wam opowiadał o tenisie. No, wydarzeniem weekendu to jest sukces Igi Świątek. Ta nasza tenisistka, która w pięknym stylu zastępuje Agnieszkę Radwańską i moi drodzy, potrafiła wygrać w Rzymie, wygrała w Rzymie turniej. W spotkaniu finałowym pokonała 2-1 czeską tenisistkę Karolinę Pliskową i dzięki temu, moi drodzy, po tym sukcesie, po wygraniu turnieju w Rzymie, awansowała do top 10 i w ten sposób potwierdziła swoją klasę. No i mam nadzieję, że w najbliższym turnieju szlemowym też będzie w stanie wygrać lub dotrzeć do finału. To tyle, jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia, które przykuły moją uwagę. A nie, moi drodzy, jeszcze bym zapomniał o najważniejszym. Liga Hiszpańska, tam jeszcze nie znamy rozstrzygnięcia. Po tym, jak Barcelona przegrała 2-1 z Celtą, no to już jedno wiemy na pewno przed ostatnią kolejką Ligi Hiszpańskiej, że na pewno tytuł trafi do La Liga, trafi do Madrytu w La Liga. Tylko pytanie jest, czy do królewskich, czy do Atletico, czy podopieczni Cholo Simeone zwyciężą, to mnie właśnie ciekawi. No jestem tym rozczarowany, że Barcelona w ostatnim czasie, wydawało się, że w ostatnim czasie Barcelonie wymknęła się szansa zdobycia, z wygrania Ligi Hiszpańskiej. Był taki moment, że gdyby Barcelona wygrywała te wszystkie spotkania, by nie ponosiła porażek, gdyby właśnie wygrała z Celtą, czy także nie zgubiła wcześniej punktów z Granadą, to by mogło, to miała autostradę, żeby na ostatniej prostej zdobyć ten mistrzowski tytuł, a jednak podopieczni Koemana na tej ostatniej prostej przewrócili się, wykoleili się z, moi drodzy, z torów i tytuł powędruje do Madrytu. W tym momencie ja, moi drodzy, kibicuję Atletico Madryt, bo Real Madryt częściej zwyciężał, wygrywał w lidze. Skoro Barcelona nie może zdobyć tytułu, to niech Atletico wygra, tym bardziej, że w pewnym momencie podopieczni Simeone mieli tych punktów około tam z 10, jeśli dobrze pamiętam. Później kontuzje, gra w Lidze Mistrzów, zaczęli tracić i ten sezon był niesamowity, bo w pewnym momencie to nawet 4 drużyny miały szansę na tytuł, ale na ostatniej prostej zostały już tylko 2 kluby z Madrytu i to właśnie ostatnie takie wydarzenie, które przykuło moją uwagę, czyli przegrana Barcelony, zwycięstwa Atletico i Realu Madryt w 37. kolejce La Liga. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o podsumowanie weekendu. Jeśli chodzi o, bo to już dzisiaj właśnie Paulo Sousa ogłosił tą 26 i 4 rezerwowych. Jest, moi drodzy, jest dużo, kilka decyzji mnie zszokowało. Kilka nie. Nie chciałem dzisiaj, jednak stwierdziłem, że nie będę robił, tak jak mówiłem Wam, że zrobię na gorąco i opowiem, połączę to podsumowanie weekendu plus także powołania. Jednak stwierdziłem, że tyle tam się wydarzyło. No jest kilka niespodzianek. Jest co chwalić, jest co krytykować, więc to wszystko wymaga takiej głębnej analizy, rozłożenia wszystko na czynniki pierwsze, więc uznałem, że nie będę na gorąco Wam opowiadał o tym. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Pamiętajcie o subach, łapkach, dzwoneczkach. Napiszcie mi w komentarzach, co Was w ten weekend zaskoczyło. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce. Hej!